Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę. Tu Akademia Instalatora, witamy serdecznie. W tym odcinku WT 2021, a więc nowelizacja warunków technicznych. Zmiany tych warunków pojawiają się mniej więcej co 5 lat ze względu na rozwój technologiczny zachodzący w branży budowlanej. No i ostatnie zmiany były w 2017 roku, czyli dokładnie 5 lat temu. Zamieszanie wokół tego zagadnienia związane jest przede wszystkim z tym, że zmieniają się obostrzenia dotyczące energooszczędności budynków i właśnie dzisiaj rozmawiamy o tym, jaki wpływ mają te wytyczne na aspekty budowy i wykończenia domu oraz wybór systemu grzewczego oraz wentylacji. A naszym ekspertem jest Szymon Strzelczyk, firma Wisman. Witam Szymonie bardzo serdecznie. Witam, cześć Pawle. Szymonie, zatem pierwsze pytanie, które być może dla naszych widzów będzie istotne z punktu widzenia, wiesz, ktoś się może wystraszyć, co się teraz dzieje, jakieś nowe wytyczne i tak dalej. Jakich budynków dotyczą te wytyczne? Czy tutaj mówimy o budynkach, które dostały pozwolenie na budowę kiedyś i jeszcze nie są skończone, czy dotyczy to budynków zupełnie nowych, tych, które rozpoczynają budowę dopiero teraz? To znaczy tak, te wytyczne czy warunki techniczne, tak, 2021, one dotyczą tylko i wyłącznie budynków, które dostały pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2021 roku. Więc wszystkie budynki, które są budowane i ta budowa się przeciąga w latach, one podlegają pod te wcześniejsze wytyczne, mniej rygorystyczne, czyli te wytyczne z 2017. Zresztą to też pokażę, jak te wytyczne na przestrzeni lat się zmieniały i jak bardzo, powiedzmy, te nowe wytyczne wpływają na wymogi, tak? Czy to właśnie zmiany źródła ciepła, czy jakieś właśnie materiałów użytych do budowy, to wszystko będzie dzisiaj, myślę, omówione. Dobrze, myślę, że na samym początku warto by było tak naprawdę powiedzieć, o co chodzi, tak, z tymi warunkami technicznymi, które weszły w styczniu zeszłego roku. Jeżeli chodzi o rządy albo ogólnie na przykład o Unię Europejską, no to Unia Europejska dąży do tego, żebyśmy mieli jak największy udział tej odnawialnej energii w swoim domu, tak? Więc raz, że będzie chciało, żebyśmy na przykład korzystali z instalacji fotowoltaicznej albo na przykład z jakiejś gruntowej pompy ciepła, no to dodatkowo jeszcze wymaga, abyśmy jak najmniej tej energii tracili, tak? Żebyśmy po prostu te domy mieli coraz bardziej szczelne, żebyśmy mniej tracili energii przez dach, przez okna, przez ściany i przez samą wentylację, tak? Czyli jakby nowym wymogiem, który jest stawiany przez te warunki techniczne, jest na przykład zastosowanie zamiast wentylacji grawitacyjnej wentylację mechaniczną, tak? Czyli jakąś rekuperację, gdzie to ciepło będziemy odzyskiwać. Jeżeli sobie spojrzymy na te warunki techniczne, no to od razu zobaczymy, że w porównaniu na przykład z 2017 rokiem to budownictwo, czy standardy budownictwa, w których te budynki mają być wykonane, no tak naprawdę stawiają nas pod ścianą, bo te budynki mają być teraz niemal zero energetyczne, czyli tej energii mamy praktycznie nie tracić, mamy być samowystarczalni. I dodatkowo, jeżeli chodzi o te warunki techniczne, w 2009 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czyli to były tak naprawdę pierwsze warunki techniczne, które zaczęły obowiązywać, wprowadzono coś takiego, jak na przykład, nie wiem, do lodówek, do pralek, niedawno do urządzeń grzewczych, czyli każdy budynek, który jest sprzedawany, który jest wykonywany, musi posiadać charakterystykę energetyczną, czyli tak naprawdę taką etykietę, tak, gdzie widzimy, w jakim standardzie są wykonane ściany, w jakim standardzie są wykonane okna, dach, tak, ile tego ciepła będziemy tracić, plus też to źródło ciepła też jest tam ujęte, też jest pokazane, jakiej klasy jest to źródło ciepła i jakiej sprawności, tak naprawdę. Idąc dalej, jeżeli chodzi już o dostarczanie energii do budynku, no to będzie energia raz, że energia dostarczana w formie ciepła i energia w formie chłodu. Energia w formie chłodu póki co w Polsce jest jeszcze tak
nie za bardzo rozwinięta, tak? Mało osób ma albo klimatyzator, albo pompę ciepła z funkcją chłodzenia, gdzie będziemy właśnie tym ogrzewaniem podłogowym taki budynek schładzać, ale jeżeli chodzi o ogrzewanie budynku, no to raczej każda osoba, która mieszka czy to w bloku, czy to w jakimś prywatnym domku, no musi całą tą kubaturę w jakiś sposób ogrzać, tak? No i teraz pojawiają się pytania. Ile tego ciepła musimy dostarczyć do budynku, żeby zrównoważyć w jakiś sposób straty. Straty, które też no zawsze będą się pojawiały. Nieważne z jakich materiałów byśmy nie wykonali tego budynku, no to te straty będą mniejsze albo większe. Tak samo z chłodzeniem, aczkolwiek tutaj, no tak jak mówię, chłodzenie jest trochę odrębną działką w tym przypadku, tak? Tak, ale jeżeli chodzi o właśnie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, jeśli tutaj mamy te wytyczne w zakresie, czy zalecenia w zakresie stosowania właśnie systemów grzewczych, urządzeń, mówimy tutaj też o energii, to czy dostarczenie chłodu jest jakimś wymogiem, czy podczas odbioru budynku może mnie inspektor budowlany czy nadzór budowlany zapytać albo wymagać ode mnie, żeby chłodzenie było zapewnione w budynku, czy to jest tylko takie, powiedzmy, zalecenie, żeby to było? Znaczy, nawet to nie jest zalecenie, tak? Tak naprawdę chłodzenie budynku to jest tylko i wyłącznie wygoda czy komfort mieszkańców, tak? Jeżeli chodzi o warunki techniczne, no to na przykład, jeżeli mamy dom bardzo dobrze zaizolowany, no to montujemy jakąś małą jednostkę, na przykład klimatyzacyjną, i ona jest w stanie jednocześnie nam w okresie zimowym ogrzać budynek, a w okresie letnim ten budynek schładzać, tak? Ale jako, powiedzmy, typowo wytyczne czy warunki te techniczne 2021, nie ma tam czegoś takiego jak chłodzenie. Jest rekuperacja, czyli odzysk tego ciepła, ale chłodzenia tam nie ma ujętego. To jest tylko i wyłącznie tak naprawdę wygoda, tak? Komfort. Jasne. Dobra, idąc dalej, właśnie jeżeli chodzi o straty takiego budynku, może się to wydawać straszne, tak? Jak spojrzeć na ten slajd i na przykład widzimy, że wentylacja to jest od 30 do 65% ciepła, tak? Wyrzucanego tak naprawdę jakąś kratką wentylacyjną czy otwarciem okien w zimę, ale tak jest. Tak jest i jeszcze parę lat temu, jeżeli spojrzeć, powiedzmy, tam 10-15 lat wstecz, gdy te warunki techniczne wchodziły powoli, tak, do tej budowlanki, że tak to ujmę, to wtedy najwięcej ciepła traciliśmy tak naprawdę przez ściany. Teraz to się już zmniejsza, no bo tak naprawdę jak, nie wiem, przejedziemy się jakimś osiedlem, no to większość budynków tam już jest w jakiś sposób ocieplona, tak? Jakieś kolory też są na tym ociepleniu zarzucone. I teraz te warunki techniczne z zeszłego roku kładą bardzo duży nacisk na to, żeby właśnie ograniczyć te straty poprzez wentylację, bo wentylacja grawitacyjna, czyli w tych starszych domach tak naprawdę z taką głównie się spotykamy, no to tam właśnie tracimy od 30 do 65% ciepła. Potężne ilości ciepła, a wentylacja grawitacyjna, to też powiem trochę później, ona działa najlepiej wtedy, kiedy mamy największą różnicę ciepła, tak? Czyli różnica między wnętrzem budynku, a różnica między temperaturą zewnętrzną, tak? No, największa różnica jest zimą, wtedy, kiedy ogrzewamy budynek. Więc wtedy tego ciepła tak naprawdę najwięcej się pozbywamy, aż do 65%. No i warunki techniczne 2021 wymagają, żeby właśnie taki rekuperator zamontować, który, no nie wiem, czy jesteśmy w stanie kupić rekuperator, który będzie odzyskiwał mniej niż 80%. Takie rekuperatory lepszej klasy to jest w granicach, powiedzmy, 90-93%. No ale odzyskanie tego ciepła, które wyrzucamy, no w 80%, no już daje nam korzyści, tak? Raz, że musimy zużyć mniej paliwa. Dwa, jeżeli montujemy rekuperator, to też w jakiś sposób mamy to powietrze filtrowane, które trafia do domu, tak? Więc na pewno jest... Tak. Tutaj wzrasta komfort już też tego świeżego powietrza. Dokładnie. Na przykład jak jesteśmy alergikami, tak? No to też możemy sobie jakieś filtry lepsze zamontować.
I ja na pewno nie będziemy odczuwać tak bardzo jak te tak, no, takich wiosennych klimatów, tak? Gdzie te wszystkie kwiaty czy drzewa zaczynają pylić. No właśnie, ale w takim razie w czym leży tak naprawdę sedno tego problemu związanego z tymi wytycznymi? No bo zakładając, że wybudujemy ten budynek jako szczelny, jako taki, nazwijmy to energooszczędny, czy małochłonny, no to jednak jeszcze mogę co, wstawić tam kocioł węglowy i sobie po prostu napalić, czy jednak jest istotne to, jaką energię do tego wszystkiego używamy i czy to jest energia czysta, zielona, czy powiedzmy mało zielona? Jeżeli chodzi o źródła ciepła, to też te warunki techniczne wprowadzają coś takiego jak współczynniki. Współczynniki, przez które będziemy mnożyć zapotrzebowanie budynku w takim ogólnym rozrachunku, tak? W momencie, gdy musimy spełnić te warunki techniczne, one narzucają jakieś graniczne wartości zapotrzebowania budynku na ciepło. I te wartości tak naprawdę wyliczamy za pomocą raz, że współczynników, a dwa, no mamy na przykład jakieś tabele albo mamy jakiś audyt zrobiony budynku, gdzie wiemy, gdzie na dany metr pomieszczenia potrzebujemy tyle i tyle energii, tak? No nie wiem, dla przykładu jakiś starszy budynek, no to możemy założyć 60 kWh na metr kwadrat, tak? I w tym momencie, jeżeli mamy te 60 kWh na metr kwadrat, to jest zapotrzebowanie ogólne. Jeszcze nie wchodzimy tutaj typowo w taki rozdział, tak, że ogrzewamy kotłem na olej albo kotłem na węgiel bezklasowym. Nie ma jeszcze tego podziału. I mnożymy te 60 kWh na metr kwadrat właśnie przez te współczynniki, które teraz są widoczne na tabeli. Tak? Czyli na przykład dla gazu ziemnego ten współczynnik to jest 1,1. Dla tutaj ciepła sieciowego z ciepłowni to jest też w granicach 1,3, 1,2, ale największy ten współczynnik będzie wynosił właśnie dla prądu, tak? Tutaj akurat tego prądu chyba nie, raczej prąd tutaj jest w tej tabeli, ale nie jest to prąd z sieci. Tutaj w tej tabeli jest ujęty prąd jako na przykład instalacja fotowoltaiczna, którą mamy gdzieś na dachu zamontowaną. Tak? Jeżeli byśmy tutaj przeszli dalej w tej prezentacji, w to miejsce, to tutaj właśnie widzimy to porównanie. Tak? Mamy coś takiego jak wskaźnik EP. EP, czyli energia pierwotna. Energia pierwotna określa, ile tej energii potrzebuje budynek, żeby powiedzmy utrzymać tą komfortową temperaturę dla użytkowników. No i idąc po kolei, tak? I teraz chodzi o to, żeby tej energii pierwotnej, ten współczynnik był jak najniższy, tak? Tak. Ale gdybyśmy mogli jednak wrócić, bo widziałem, że masz we wcześniejszych slajdach fajnie rozrysowane, co to jest ta energia pierwotna, co to jest ta energia końcowa i co to jest energia... Jeszcze jest jedna, użytkowa bodajże. No właśnie, Pawle, bardzo dobre pytanie. Myślę, że fajnie byłoby opisać, czym różnią się te energie od siebie, czym różni się energia pierwotna od energii końcowej i energii użytkowej. Tak jak widać na tym slajdzie, na tych dwóch zdjęciach, mamy tutaj porównane dwa urządzenia, tak? Dwa urządzenia, pompę ciepła i kocioł gazowy. Jeżeli chodzi o energię pierwotną, to jest energia, która uwzględnia zapotrzebowanie budynku na energię końcową plus uwzględnia wszystkie straty, które ponosimy, czy to właśnie na przesyle, czy na przykład podczas przekształcania tej energii, tak? Na przykład z energii chemicznej przechodzimy na energię elektryczną w elektrowni, tak? Idąc dalej, energia końcowa to jest energia, którą dostarczamy do budynku w formie paliwa. W przypadku kotła to będzie na przykład gaz, olej albo węgiel. Przy pompie ciepła no to będzie energia elektryczna. I tutaj też uwzględniamy wszystkie straty na poziomie wytwarzania tej energii w budynku, czyli na przykład jakaś sprawność pompy ciepła albo sprawność kotła.
plus straty na przesyle tego ciepła już w budynku, tak? Tylko w tym budynku, czyli na przykład jakieś niezaizolowane rurki. I ostatni rodzaj energii, czyli energia użytkowa, to jest energia, którą musimy dostarczyć do budynku, do pomieszczeń, żeby zapewnić użytkownikom komfort, tak? Wymaganą temperaturę, na przykład ustawiamy sobie 21 stopni i urządzenie działa w taki sposób, żeby tam ten komfort zapewnić. Czyli krótko mówiąc, pokryć te straty, które budynek ma w związku z przenikaniem tego ciepła na zewnątrz. I tutaj ten rysunek, ja ten schemat widziałem już kiedyś i powiem tobie, że on mi się bardzo, bardzo podoba i ja wtedy tak naprawdę zrozumiałem, czy też łatwiej sobie uświadomić, bo oczywiście z punktu widzenia kontrahenta jest ważna ta energia już na granicy budynku, no bo za nią płaci, bo tutaj gdzieś tam jest zamontowany licznik, albo jeżeli jest to jakieś, nie wiem, paliwo stałe, no to płaci za tonę czegoś tam. Ale faktycznie, żeby tą energię dostarczyć, wytworzyć, wyprodukować, już jest pewne, no jest potężny ślad węglowy, czy tam ślad w ogóle na ekologii i to szczególnie widać tutaj przy tej energii pierwotnej, przy prądzie. I dopóki nasz kraj się nie przestawi właśnie na prąd z odnawialnych źródeł energii, to niestety bardzo fajnie na tej grafice widać i jakie są ogromne straty, prawda? Ile zostaje niestety dostarczone tylko do budynku, a ile gdzieś tam po drodze jest w czasie produkcji. Dokładnie, aczkolwiek też przejście powiedzmy naszego kraju na większą ilość tej energii odnawialnej, no może być trochę ciężkie z tego względu, że nasze sieci są trochę przestarzałe, więc zresztą to już widać, czy w zeszłym roku, w tym pewnie roku też będzie to widoczne, że w momencie, gdy jest bardzo duża produkcja energii elektrycznej, no te sieci po prostu nie wyrabiają, tak? One nie są przystosowane do takie obciążenie i co nowsze falowniki po prostu są odcinane całkowicie, tak? Jeżeli mamy jakieś osiedle domków jednorodzinnych i 90% mieszkańców ma tą fotowoltaikę, no to ona w idealnych warunkach, nie wiem, ranek, tak, gdzie te panele jeszcze nie są rozgrzane i przyświeci nam słońce, tak naprawdę jesteśmy odcięci całkowicie, nie produkujemy tej energii w ogóle. Okej, idąc dalej, jeżeli chodzi o wymagania te techniczne, one stawiają też pewne tutaj wymogi co do współczynników przenikania. Współczynnika przenikania, czyli tak naprawdę ten współczynnik mówi o tym, ile ciepła możemy tracić na danej przegrodzie, tak? Czy jak szybko możemy dane jak ciepło... Jak szybko, powiedzmy sobie, to jest na każdy metr kwadratowy, na jeden metr kwadratowy. Tak, tak. Ile watów możemy tracić na każdy metr kwadratowy danej przegrody? Przegrody mówię, mam na myśli właśnie ścianę, drzwi, okna, sufity, dach i tak dalej. Tak? I tutaj, jeżeli spojrzymy właśnie na te wymagania, no to ktoś sobie pomyśli, no dobra, na ściana zewnętrzna tam 0,12, tak, wata na metr kwadrat. I nic taka wartość mu nie mówi, tak? No drzwi 1,3. Teraz bym przeskoczył na slajd, na którym są porównane te warunki techniczne. I tutaj dopiero widać, jak bardzo te warunki, które weszły w zeszłym roku, są, no żeby nawet nie powiedzieć, no rygorystyczne, tak? Porównując sobie na przykład współczynniki ścian zewnętrznych, praktycznie dwukrotnie zostały obcięte, tak, w porównaniu z rokiem 2014. Tak samo okna też prawie dwukrotnie zostały obcięte, no i to stawia raz, że wymagania nam jako użytkownikom, ale dwa też producentom tych wszystkich elementów, tak, okien, drzwi czy jakiejś tej izolacji, tak, styropianów, wełny mineralnej, stawia je coraz wyżej po to, żebyśmy po prostu tego ciepła jak najmniej tracili. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik EP, bo tak naprawdę do tego zmierzamy, wskaźnik EP, czyli to, co mówiłem przed chwilą, wskaźnik energii pierwotnej. Tak jak jest tutaj na tym slajdzie opisane, jak
można obniżyć ten wskaźnik? Co możemy zrobić jako użytkownicy? No raz, zwiększyć izolacyjność przegród, tak? Czyli robimy grubszą izolację ze styropianu albo na przykład stosujemy styropian o lepszym współczynniku, tak, przenikania albo jakąś wełnę. Dwa, stosujemy systemy odzysku ciepła, czyli na przykład łączymy wentylację mechaniczną z rekuperacją i odzyskamy to ciepło, które normalnie wyrzucilibyśmy na zewnątrz i no nic byśmy z tego tak naprawdę nie mieli. No i ostatnia rzecz, stosujemy odnawialne źródła energii, fotowoltaika, pompa ciepła. Są to źródła ciepła, które tak naprawdę mają najmniejsze współczynniki tutaj właśnie w tych warunkach, w tych wymaganiach technicznych 2021. Pozwoliłem sobie też wrzucić na ten slajd takie parę zdań, które mówią, co kiedyś wystarczyło tak naprawdę zrobić, żeby spełnić te warunki, a co teraz już nie jest wystarczające, żeby mieć ten współczynnik, ten wskaźnik EP na odpowiednim poziomie. Na pewno nie wystarcza sama izolacja cieplna. Trzeba tutaj już powiedzmy jakieś tutaj dodatkowe elementy do całości dorzucić. Nie wystarczy wymienić kocioł węglowy na kocioł kondensacyjny, bo też jakby paliwo gazowe też ten współczynnik nie ma jakiegoś bardzo małego. I dodatkowo, też jak to jest ten drugi punkt, nie wystarczy zastosowanie najlepszych technologii konwencjonalnych bazujących na spalaniu gazu i ogrzewaniu niskotemperaturowym. No tak jak powiedziałem wcześniej, nie wystarczy sam gaz, nie wystarczy sam olej i dobra izolacja. Trzeba coś jeszcze. No i tak naprawdę w większości przypadków wystarczy ta rekuperacja. Ta rekuperacja, która nam te 80% tego ciepła odzyska. No i też to zapotrzebowanie budynku wtedy będzie dużo niższe, no bo straty też tego budynku będą mniejsze. I tu się trochę kropki łączą, czyli ten slajd jeden z pierwszych, gdzie pokazywałeś te 30 do 65% strat od strony wentylacji. Mhm. Poprawienie tutaj tego elementu bardzo, bardzo poprawia właśnie tą efektywność. Tak naprawdę, tak naprawdę zastosowanie rekuperacji w takim normalnym domku, nie wiem, 150-200 metrów, no pozwala nam ograniczyć zużycie energii, ja wiem, 30-40%. Tyle zazwyczaj tak naprawdę wychodzi z takich rozrachunków, tak? Jeżeli mamy ten rekuperator z jakimś wymiennikiem o dużej sprawności, 30-40% jesteśmy w stanie zaoszczędzić. To wylicza taki współczynnik. Czy to jest na etapie adaptacji projektu przy pozwoleniu na budowę? Czy tego należy już oczekiwać? Bo wiesz, no bo są gotowe projekty, można kupić za kilka tysięcy, czy tam niewielką sumę można kupić gotowy projekt, jakiś tam szablon, no ale teraz, żeby miał pewność, że później ten budynek zostanie odebrany przez nadzór budowlany. To znaczy, jeżeli kupujemy już gotowy projekt, to tak jak mówiłem, od 2009 roku ten projekt już musi posiadać taką etykietę, tak? Ten budynek musi posiadać etykietę można to określić energochłodności, ile tej energii ten budynek będzie potrzebował, ile on będzie zużywał. Więc jeżeli jest projekt na budynek, no to ten projekt już musi mieć taką etykietę dodaną, tak? W takim gratisie powiedzmy tą etykietę. Czy to jest, bo wiesz jak jest, przepisy przepisami, jakoś sobie wszyscy radzą. Jak wygląda to faktycznie później przy odbiorach? Czy jest to dzisiaj respektowane przez nadzory budowlane przy odbiorach? Jest to sprawdzane w jakiś sposób? I nie, tak naprawdę zależy od inspektora, tak? Kto siedzi po tej drugiej stronie, ale w Polsce tak większość rzeczy wygląda, że zależy od urzędnika, zależy od osoby, która przychodzi na miejsce, tak? Tak samo jak przyjeżdża UDEP odbierać jakiś kocioł większej mocy, no to jedna osoba się do tego przyczepi, druga nie. Aczkolwiek coraz więcej osób już wie, że coś takiego jest. Coraz większa grupa tych inspektorów tego nadzoru budowlanego no już zwraca na to uwagę. Może jeszcze początkiem zeszłego roku przymykali na to oko, ale teraz coraz więcej już osób musi
tak naprawdę pokazać taki dokument, tak? Jakiś audyt, jakieś potwierdzenie, ile ten budynek potrzebuje tej energii i czy mieści się w tych normach, które są narzucone dla budynków właśnie, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na metr budynku, tak? Metr bieżący budynku. Myślę też, że wzrasta chyba świadomość samych inwestorów. Patrząc na ceny energii jakiejkolwiek, no to wszyscy już dbają o to, żeby to były dobrze zaizolowane i mało takie, powiedzmy, żarłoczne, jeżeli chodzi o energię budynki. No ale faktycznie same współczynniki są dosyć wyśrubowane i trzeba na to zwracać uwagę. Dobrze, wracając do naszej prezentacji, czy tutaj temat tych warunków jeszcze chcieliśmy podrążyć, czy przechodzimy już do tematu drugiego? Myślę, że jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać, a dokładnie jak wylicza się ten współczynnik EP, ten współczynnik energii pierwotnej. Może najpierw na tym slajdzie, tak? Tutaj w ostatnim wierszu mamy coś takiego jak wymagania według WT, czyli wymagania tych warunków technicznych. I widać, jak na przestrzeni lat one się zmieniały, tak? W 2014 był wymóg, żeby budynek potrzebował, tak, na każdy metr kwadratowy 120 kWh. Potem zostało to zmienione do 95 kWh i teraz aktualnie obowiązującą wartością jest 70 kWh. I to fajnie widać na tym następnym slajdzie. Tak? Tutaj widzimy raz, że te współczynniki dla każdego źródła energii, tak jak mówiłem, energia elektryczna z sieci to jest współczynnik równy 3, gaz, węgiel, olej opałowy 1,1, biomasa 0,2 i energia elektryczna, ale mam tutaj na myśli energię z własnej instalacji fotowoltaicznej, no to jest współczynnik równy 0. No i jak ten współczynnik się liczy, tak? Bierzemy jakieś zapotrzebowanie budynku na energię, są różne nawet tabele, według których można to zrobić. Jeżeli chcemy to oczywiście zrobić orientacyjnie, tak? To można z czegoś takiego skorzystać i wyliczyć to zapotrzebowanie, albo udać się do jakiegoś biura, które wykona też taki audyt. Cena audytu takiego domku, tu ja wiem, w granicach 500, 600, no do 1000 zł maksymalnie, tak? Taki koszt takiego audytu. I wiemy wtedy, ile tej energii będzie nasz budynek potrzebował. Mamy już pierwszy składnik, zapotrzebowanie budynku na energię. Druga rzecz, którą potrzebujemy, no to źródło ciepła, tak? Czyli co będzie nam ten budynek ogrzewało. Jeżeli byśmy wzięli na przykład budynek, który tak jak tutaj w przykładzie ma 60 kWh na metr kwadrat, to jest w granicach 120 watów, tak? na metr kwadrat, czyli taki budynek z lat 90. Średnio ocieplony, tak? Może tam okna są starsze, ale jest ten budynek ocieplony. I wzięlibyśmy kocioł elektryczny. No to wychodzi nam zapotrzebowanie budynku na metr kwadrat, no podchodzące już blisko pod 200 kWh na metr kwadrat. A warunki techniczne z zeszłego roku mówią, że dobra, budujesz budynek, ale maksymalnie ten budynek musi mieć zapotrzebowania na poziomie 70 kWh, tak? No to prawie tutaj trzykrotnie mamy przekroczony ten limit, a jeszcze nie wzięliśmy na przykład tutaj pod uwagę zużycia na przykład na oświetlenie, zużycie na jakieś tutaj powiedzmy wyposażenie domowe, tak? Jakieś sprzęty AGD, RTV i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie to, co powiedziałeś na samym początku, czy pelet wróci do łask. W tym momencie na przykład do tego rozpatrywanego budynku bierzemy sobie kocioł peletowy, który ma współczynnik 0,2, tak? Czyli praktycznie dużo, dużo mniej niż ta energia elektryczna, czy nawet prawie 5 razy mniej niż gaz czy olej. I w takim rozpatrywanym budynku wychodzi nam... W takim razie dlaczego? Dlaczego pelet ma tak niski ten współczynnik? Bo pelet jest rozpatrywany jako paliwo odnawialne, tak? Z jakiegoś powodu
mimo że spalamy, tak, ten pelet, jakaś tam emisja do atmosfery jest, no to wciąż to paliwo peletowe jest rozpatrywane jako to paliwo czyste, z tego względu, że tak naprawdę no, sami je produkujemy. W momencie, gdy te rośliny, które potem są przerabiane na pelet, rosną, no to one znowu nam pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, tak, bezpośrednio. Więc tak naprawdę cały ten obieg tego dwutlenku węgla, tych szkodliwych substancji się zamyka. Więc z jakiegoś powodu po prostu to paliwo jest traktowane jako paliwo odnawialne, tak samo jak pompa ciepła, tak, czy jakieś źródło z wiatru, z wody i tak dalej. Jakby tak to należy na to spojrzeć. Okay. I ostatnia rzecz, powiedzmy tak jak już mówiłem wcześniej, biorąc gaz, olej czy węgiel, akurat w tym rozpatrywanym budynku, no jesteśmy tak na granicy, tak? Wychodzi to zapotrzebowanie w granicach tych 66, więc mamy jeszcze te 4 kWh zapasu, ale sumując znowu oświetlenie, zużycie własne, raczej się nie zmieści. Trzeba by było zamontować jakąś rekuperację, tak, żeby sprostać tym wymaganiom. Okej, okay, przyjrzyjmy się w takim razie bliżej kotłom na pelet, ale chciałbym zrobić tutaj cięcie i zaprosić wszystkich widzów do drugiej części, w której właśnie Szymon opowie nam o urządzeniach przystosowanych do spalania peletu, a później też o wentylacji. Także dziękujemy za tą część i widzimy się za chwilę w drugiej części. Oglądaj kolejne filmy i subskrybuj nasz kanał na YouTube. Akademia Instalatora. Rośnij z nami w siłę.